W trakcie styczniowej sesji powiatowi radni poznali m.in. efekty samorządowych akcji prozdrowotnych. Szczególne zaniepokojenie mogą budzić wyniki badań postawy ciała u uczniów szkół podstawowych. Na blisko 1800 drugoklasistów, aż u ponad 930 wykryto nieprawidłowości. Znawców tematu to nie dziwi. Nasze dzieci przede wszystkim nie mają ruchu. Są pozbawione, albo ten ruch jest ograniczony. Siedzący tryb życia, nadwaga, niewłaściwe stanowisko pracy i wypoczynku, co za tym idzie niewłaściwa pozycja przy pracy i przy wypoczynku. Dodatkowo to, że mamy całą masę dziwnych nawyków i dlatego te wady postawy pojawiają się nam coraz częściej i są one coraz bardziej poważne. Tak oczywiście wcale być nie musi. Duża w tym rola rodziców i opiekunów, którzy powinni obserwować, jak ich pociechy spędzają czas i kiedy zajdzie taka potrzeba, interweniować. Warto jest na nasze dzieci patrzeć. Patrzeć, jak siedzą, jak się poruszają, czy nie spędzają całego dnia przy komputerze, czy też potrafią angażować się do jakiejś aktywności ruchowej. Jest cała masa zajęć ruchowych dostępnych zarówno w szkole, jak i poza szkołą, z których niestety te dzieci często nie korzystają, chociaż mogą. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka najlepiej oczywiście zasięgnąć porady fachowca. Na początek mogą to być choćby szkolna pielęgniarka lub nauczyciel wychowania fizycznego. Im szybciej, tym lepiej, bo nawykowe wady postawy da się czynnie korygować, ale wszystko do czasu. W momencie, kiedy ten nawyk zaczyna być trwałym nawykiem, pojawia nam się tak zwana rzeczywista wada postawy, która niestety wymaga już leczenia specjalistycznego, tak jak mówiłam. Zaczyna się specjalistyczna fizjoterapia, konsultacje lekarzy, ortopedów, neurologów niejednokrotnie, a zatem idzie gorsetowanie, czasami kończy się to operacją. Często wystarcza jednak właściwa rehabilitacja. Chcąc ją dziecku zapewnić ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, rodzice powinni postępować wedle określonej procedury. Muszą się udać do lekarza pierwszego kontaktu, do pediatry, który też oceni i wystawi skierowanie do rehabilitanta, lekarza, który później zleci konkretne zabiegi w placówce. Wtedy można się zapisać na zabiegi rehabilitacyjne, gdzie też rehabilitant oprócz wykonywanych zabiegów też powie, jak dalej profilaktycznie działać. Finansowany przez NFZ cykl zabiegów rehabilitacyjnych trwa 2 tygodnie. Jeżeli pomogą, warto zadbać, by już więcej dziecko ich nie potrzebowało. Najprostsza droga do celu wiedzie przez aktywność fizyczną, pływanie, bieganie lub na przykład taniec. Pójście tą drugą z pozoru wygodną i łatwiejszą oznacza proszenie się o kłopoty. Na ogół to jest tak, że problem ze stopami pociąga za chwilę problem kolan, kręgosłupa. W drugą stronę to też funkcjonuje. Z jednej wady zaczyna robić nam się problem dotyczący całego narządu ruchu, nie tylko jednego miejsca. I to jest właśnie to, na co powinniśmy zwracać uwagę. My inwestujemy w to, żeby nasze dzieci za kilka lat nie miały poważnych problemów. Wyniki badań postawy uczniów powiatowych szkół podstawowych nie odbiegają od danych z innych regionów kraju. Te zaś wskazują, że u ponad połowy dzieci występują w tym względzie różne nieprawidłowości. Najwyższy czas bić na alarm.